Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym was zaprosić do spóźnionego przeglądu magazynu Dwarf 498, który ukazał się w zeszłą sobotę. Jeszcze jeden numer, i następny, kolejny będzie 500 numerem. Także ciekaw jestem, co Games Workshop dla nas przygotuje. A na razie mamy jeszcze 498 numer. Zapraszam do środka. No więc od początku mamy wasztora na okładce w dziale Kontakt, gdzie mamy pracę różnych ludzi. Mamy bardzo dwie fajne prace, które wykorzystują pudełka po modelach, w które te modele są później wkomponowane z taką fejsia to się chyba ładnie nazywa z jakiegoś tam francuskiego czy takiego. W każdym razie front pudełka jest wykorzystywany jako ramka. Mamy fantastycznego Belacora. No i mamy kilka innych fajnych modeli. W bunkrze mamy oczywiście jak co numer, trochę nowych misji, trochę nowych zadań. Te wszystkie challenge mnie nie interesują. Ja nie wpisuję się w żadne challenge, nie będę nic takiego robił. Natomiast jeśli ktoś chce, to ma kampanię do Krucjaty. Kolejną część, która tutaj jest. Toczona ma też kilka misji, które można zagrać w tej kampanii lub też po prostu sobie zagrać. Eee, mamy misję do Warhammera 4000, do Sigmara i mamy także misję do Combat Patrol, czyli dwie misje do 40 Combat Patrol, czyli takie do 1000 punktów, jeśli dobrze pamiętam. Armię. W Basic Training mamy y, różnego rodzaju zawiłości i niuanse, jeśli chodzi o fazę szarży, jak możemy wykorzystać swoje modele, czy jak możemy wykorzystać fazę szarży do tego, aby przesunąć jeszcze dodatkowo modele y, na stole, ponieważ faza szarży jest to druga poza fazą ruchu faza, w której można ruszać modele, więc możemy, jeżeli dobrze to zrobimy, możemy je w jakiś sprytny sposób przesunąć, dopchać do celu lub też E, zrobić e, różne jakieś myki, na przykład e, kontestować komuś obiektyw. Dalej w hobby, hand, w hobby hangout mamy e, szybkie i proste malowanie teranidów, jakieś kilka prostych schematów, jak sobie myśleć o schemacie, jak malować karapes, czyli ten karapes? Myślę, że to powiedziałem pancerz. <laughs> jak malować pancerz na teranidach, jakie można pomysły, czyli takie w środku, brzegi lub też jakieś takie odełkowanie. E, I dalej mamy satellite uplink. Mamy klub z CEST, Petersfield, i tutaj nie jestem pewien, czy to jest z UK'a, czy jest komuś ale raczej brzmi troszeczkę jak UK-owy klub. A dalej mamy w. Dalej mieliśmy jeszcze gdzieś. Aha, Euro Elite Units, i tutaj mamy oddziały elitarne z różnych miejsc. Na przykład tutaj mamy Warhammer Studio, tutaj prace nadesłane, i tutaj mamy właśnie dwie dwie prace Polaków, bo mamy tutaj Michała Żmudę Trzebiatowskiego i mamy Michała Gmitraś którzy e, pojawili się oczywiście na naszym Warhammer 4000 40 Polska. W sekcji Warhammer 4000 40 mamy Wantar <coughs> z Voicemen, czyli zasady do gry e, Combat Patrol, do tego trybu Kompa Patrol dla tych jednostek, dla tego całego anturażu. Pani Wontari w w Wontarionki, <noise> jak ona tam się nazywa. E Dziwi mnie tylko jedna rzecz, że ona nie ma swojej e karty. Wydaje mi się, że ona jest tutaj, Rogue Trader, a tu są jej czterech specjalistów. Tak mi się wydaje. Natomiast nie jestem w 100% pewien. Mamy e oczywiście Voidman at Arms i Imperial Navy Breachers. Dodatkowe jeszcze karty. E w Multiplayer Combat Patrol mamy zasady, jak grać w trzech, trzy lub cztery osoby w Combat Patrol. I to jest bardzo fajne, całkiem ciekawe. Różnego rodzaju rozpiski, czyli narożniki lub też jakieś takie strefy po trzy strefy na stole. I tych misji jest kilka, widzicie, sześć, sześć misji. No i tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ jak dobrze wiecie, niedługo wychodzi już gra Space Marine 2. Która e, nie wiem, kiedy dokładnie ma premierę, ale tutaj chyba na końcu jest napisane, jestem, nie jestem pewien. E, pe, 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 pe. Spaceman Space Man 2 is coming soon, po prostu. <laughs> no i tutaj mamy Le Lieutenant Titus, Lieutenant Titus, zależy jak tam to czyta po amerykańsku czy po angielsku, i mamy troszeczkę jego lore, jego historii, oczywiście piękne, ładne obrazki, wszystkie obrazki z gry, jak podejrzewam, więc warto się zapoznać. Trzecia część opowiadania Vanguard o Black Consuls. I dalej mamy kolejną rzecz: Blades of Kane z pudełka. Z pudełka. też Salvation. Pudełko Salvation wyszło. W zasadach tego pudełka w podręczniku były Blades of Kane i byli też skałci Raven Tutaj mamy kolejne. Reprint tak naprawdę zasad. Jeśli nie, chce, nie potrzebujecie kupować pudełka do gry, macie modele Eldarskie, to możecie sobie po prostu kupić ten numer i mieć te wszystkie zasady oryginalne, w oryginalnie wydrukowane. Nie musicie ich tam nigdzie z ruskiej wachapedy sobie ściągać, bo wiecie, nie lubimy Rosjan do czasu, kiedy dają nam darmowe zasady. Co nie? Wtedy już nie musimy, nie myślimy o tym, że są źli, źli Rosjanie mała dygresja. W dziale Warhammer Age of Sigmar, mamy Tale of Warlords. I tutaj mamy oczywiście pokaz, jak oni rozwijają swoje armie. Tutaj nie będę się zagłębiał bo chwilowo, nie gram w Sigmara i nie będę chwilowo się też tym interesował. Mamy część. Tutaj mamy troszeczkę arc arcana, czyli coś o, o, o robactwie, o, o różnych potworkach, no i tutaj mamy o właśnie tym. Gurs Most Famous Monsters. I mamy tutaj araknorok Spider, e, Toxipede Stalkers, e, Gelatin Landkraken, e, Lantern Great Moth, Gelatin Cockatrice, e, Silent Ones. I to wszystko. Nie zabramy jakieś opowiadanie. E, I mamy też zasady do e, Battle Pack 3000 punktów. E, czyli jakieś duża, duża chyba gra. I zasady Gathering of Might, tak, dwa, dwa scenariusze jeszcze dodatkowe. Zobaczcie, jaki duży stół jest, to jest normalny stół, wydaje mi się, że to jest na 3000 punktów, więc jest troszeczkę większy stół zrobiony. E, Curse City, mamy dodatkowe scenariusze do, Cze drugą część e, takiego scenariusza dodatkowego, side questu do e, Curse City, więc bardzo fajnie, że utrzymują tę grę w jakikolwiek sposób, że nie jest ona totalnie martwa. No a w środku oczywiście mamy do wyrywania twarde... E, karty, właśnie Imperial Navy Breachers, e, Voidman and Arms i Adelwine Adelwyn, No i ich kartę, także e, misje też do 40 i do Sigmara. E, dalej mamy do, właśnie, Curse City karty postaci. I na sam koniec WAR Krajowe. Zasady do, gry, do gier narracyjnych, do questów i różnego rodzaju artefaktów. Także, jeżeli gracie w Warcry i chcecie sobie rozbudować swoje bandy, to tutaj jak najbardziej macie dużo, dużo rzeczy. Nie musicie sobie sami wymyślać, możecie po prostu zastosować to, co jest tutaj. Battle Report mamy z władcy pierścieni Middle Earth battle, Strategy Battle Game. No i tutaj mamy siły, siły Mordoru, chyba tak, siły Mordoru, tak. Forces of Evil, Forces of Good, t -t 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 -t. Mordor Troll Shift, no jakieś takie, nie wiem dokładnie. No ale dobro ze złem, jak to w, w, we władcy pierścieni spotyka się walka. Eee. Powiem szczerze, że jestem troszeczkę rozczarowany bez mało zdjęć takich dużych, w sensie, że pokazują cały stół, ale wydaje mi się, że to tutaj, właśnie troszeczkę takiej narracji i te zdjęcia są takie z bliska. Też mają swój klimat troszeczkę inny. Fajnie było zobaczyć jednak cały stół gdzieś, jak wyglądał. No i na koniec trzecia część opowiadania z zakonem Tomb Keepers. Rozwiązanie zagadki w Order, Sir. No i to by było na tyle. 498 numer magazynu White Dwarf. Tak jak powiedziałem, jeszcze czeka nas jeden normalny numer, a później mamy 500. 500 numerów magazynu White Dwarf, licząc... 12 numerów w rok, no to mamy troszeczkę. Musiałem chwilkę policzyć, ale licząc, na, licząc żeby White Wharf wychodził co miesiąc, regularnie, to wychodzi na to, że ponad 40 lat wychodził White Wharf. A możemy sobie to bardzo szybko sprawdzić. Zaglądając do publikacji Dice Man, Ian Livingstone i Steve Jackson napisali taką książkę w wydawnictwie Un Unbound, chyba? Unbound, tak dokładnie. Unbound i tutaj mamy powiedziane, kiedy wyszedł pierwszy numer, White Warfa. Był to pierwszy czerwiec-lipiec 77 rok i kosztował, uwaga, 50 pensów, czyli dolar 50. Wyglądał dokładnie tak. <grylącone> Także we've gone a long way, jak to mówią. <grylącone> Trochę się przez te 498 numerów zmieniło. Zapraszam was do następnych recenzji magazynów, książek i różnych rzeczy. Do następnego razu. Trzymajcie się ciepło. Hej.